gdyby się okazało, że znam magiczne miejsce? Nie chodzi o miejsce, chodzi o czas. Jak wystartować? A, trzeba pociągnąć za te dźwignie. Za te? O nie. Filmowe święta w Canal Plus Premium. Dzień dobry Państwu. 10 grudnia, czwartek, witamy serdecznie, a nawet piątek. To prawda, nawet zwróciłam uwagę. Coś tak, mi czwartek utknął w głowie. Ciekawe dlaczego. Witamy. A po drugiej stronie kabla dwóch dżentelmenów. Wiktor Borsuk, mistrz Polski w kitesurfingu, podróżnik, fotograf, nasz ziomek. I Pan Jezus, przepraszam, Tomasz Sobierajski, socjolog. Dzień dobry. Zima ich nie zaskoczyła, raczej oni postanowili zaskoczyć ją. W niedzielę pod Lipnem w Wielkopolsce grupa robotników kosiła, no właśnie nie wiadomo, czy bardziej trawę, czy śnieg. Wiadomo, że zarządca drogi za to nie zapłaci. Zlecenie koszenia na tej drodze miało miejsce w październiku tego roku. Z terminem realizacji jednego miesiąca nie zostało to wykonane. Utrzymanie zieleni, gdy robi się biało, to niełatwa sztuka. Zwłaszcza, że żyłką trudno się odśnieża. A tak na pewno od tego zaczniemy, a co dalej zobaczymy. Grzegorz Kępka zaprasza na grafiki. To po 8.30, ale wcześniej będą 7.40. Po 7.40. Ja albo zwalniam, albo cofam, albo przyspieszam. 7.40. Spotkanie Rysia nie jest sprawą oczywistą. Skryte drapieżniki nie lubią, gdy człowiek depcze im po piętach. Tymczasem ten przedstawiciel największych leśnych kotów w Europie w najlepsze rozsiadł się w ambonie i ani myślał jej opuszczać na widok myśliwego. No się nie ma. Na dziki poluje. Podobną sytuację uchwycono w Lipcu w innej okolicy. Wiadomo, że wszystkie ryśki to fajne chłopaki, a centki mają nie od parady. Potrafią upolować wygodne lokum. Boję się, że nie zgadniemy, panie Marcinie. Zgadniesz. Klasyka polskiego rocka. Nie, zaraz, nie stroi mi ten. Oddaję ci ręce. Ty mówisz, że mało. Oddaję ci usta. Ty prosisz o więcej. Powiem ci tak, gdybyś nie śpiewał, nie wiedzielibyś. Dlatego śpiewałem. Literatura współczesna. Jak nazywa się autorka cyklu powieści, których bohaterem jest chłopiec Harry Potter? Joanna Śmielewska. Joan Rowling. Przy końcówce jest metka z instrukcją, jak go prać, dlatego pralka można będzie idealna. Ale plastik może iść do pralki? Może iść. Okay. Zaufaj mi. Proszę bardzo. Proszę. Jeśli chcemy się zabawić, jeśli nasz mob jest już wyjątkowo brudny... No. Jak zamknąć pralkę? Kolejnym odcinku. Jak domknąć pralkę? Jest. Złapała. Komisja medyczna podejmuje decyzję i my się temu podporządkowywaliśmy. Czy my moglibyśmy dostać jakiś sygnał, czy jesteśmy na wizji i czy ktoś nas słucha? Halo? No, na wizji to może nie. My jesteśmy na świątecznym jarmarku, który odbywa się na Placu Miejskim w Kołobrzegu. Na scenie zespół Gwitajcie ze Szczecina, który będzie umilał czas mieszkańcom i nie tylko mieszkańcom Kołobrzegu.
bardzo miło, dziękuję, mieszkańcom Kołobrzegu. 41 osób próbujących nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. To są ostatnie dane Straży Pożarnej. Oczywiście je aktualizujemy. Straży Granicznej. Gdzieś, tak. Jaki powiedział? Pożarnej. Straży Granicznej, oczywiście. Michał Korościel, kłaniam się. W studiu goście Joanna Kil, była skoczkini narciarska. Dzień dobry, Asiu. Witam serdecznie. I Jakub Pieczatowski, były... Jakub Pieczatowski, witamy serdecznie. Ciągle jeszcze Jakub Pieczatowski. Dzień dobry. Kill i killer, bardzo, bardzo nam przyjemnie. Świąteczne miasteczko, dzień dobry, TVN wyrusza do państwa, do różnych miast w Polsce i będziemy z wami w każdy nieparzysty dzień grudnia aż do Wigilii. Przepraszam, ale wydaje mi się, parzysty. Że w każdy parzysty. No to niech będzie. Jednak 18, 12 i 14 to faktycznie liczby pożyste. Kiedy słucham tych obostrzeń, o tych obostrzeniach, które mamy mieć, to przypomina mi się trochę premier Morawiecki, który był zapytany o cenę chleba i pięknie odpowiedział na te pytania. O wszystkim, tylko nie o cenie chleba. Tak, no bo pamiętamy, ile to trwało, ale kawa mi się wylała w tych emocjach. Tak, to jest jak się gestykuluje, znam ten ból. Zaraz to wytrę. To jest szkoła numer jeden, jest Święty Mikołaj. Rozumiem, że wszystkie te dzieci były totalnie grzeczne, dlatego Mikołaj jest tutaj. Mikołaju, przepraszam bardzo. Zawsze o tym marzyłem, żeby sprawdzić, czy to Mikołaj, czy to uzurpator. Cholera, uzurpator. Idziemy dalej. Doszło do, oczywiście jak to w takich sytuacjach bywa, do pewnych dyskusji nieprzyjemnych, obraźliwych epitetów, które padły w stronę piłkarzy, czy zachęty takie pewnie bardzo nieeleganckie, jeżeli chodzi o słowa w kwestiach zaangażowania piłkarzy Legii Warszawa, a w końcu doszło do przepychanek. Ja posiadam informację o przynajmniej dwóch piłkarzach Legii Warszawa, którzy odnieśli jakieś obrażenia. Do pobitych piłkarzy my zaraz wrócimy. Wcześniej szczepienia. Stan polskiego wojska, w mailu, który pan napisał. Dlaczego pan, dzień dobry, nie złożył doniesienia do prokuratury? I co na to opozycja? To posłuchajmy, proszę państwa, w takim razie komentarzy. Czasami w telewizji tak bywa, że mamy nieco trudniejszą łączność i Radomir najpewniej mojego pytania nie słyszał. Proszę bardzo, słowo zaczynające się na literę ci. Ćwierć? Ćwierć. 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 Ćmiel. Ćmiel? Ćmiel. 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 Dobrze. Nie ćwierć, a poprawka idzie na ćmiela. Nie ma. I sorry. Zła poprawka. Teraz za granicą, w wydarzeniach 24, informacje z Wielkiej Brytanii. Tam wszyscy dorośli mieszkańcy mają przed końcem tego roku mieć możliwość przyjęcia dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19. Tak Jarosław przeszedł przed chwilą przed kamerą. Przepraszam, że się uśmiecham, ale... Widzimy niestety i odczuwamy tę inflację, która cały czas idzie do góry, idąc do sklepu, szczególnie przed świętami Bożego Narodzenia. No niestety czujemy to, czują to nasze portfele, ale tutaj pojawiają się kolejne obawy. Panie pośle, czy się słyszymy? My się słyszymy. Ryszard Czarnecki, mam nadzieję, że za chwilę też się zobaczymy. Te misie im się podobają. Fani Realu Betis wyrzucili z siebie dobro. Misiaki i inne pluszaki wylądowały na murawie w Sewilli. Kibice hiszpańskiej drużyny podczas ostatniego domowego meczu w roku w taki sposób obdarowali potrzebujące dzieci na Boże Narodzenie. To nie jest przelotna akcja, a świecka tradycja. Szacuje się, że na boisku wylądowało ponad 19 tysięcy zabawek. Wszystkie trafią do najmłodszych. Takim akcjom z pluszakami warto kibicować. Są też i tacy, którzy się w ogóle jeszcze nie zaszczepili. I tutaj pojawia się znak zapytania, co tak naprawdę nimi kieruje. No i gdzie tutaj też rozsądek albo odpowiedzialność? Czyli jak złapiemy, to już mamy. Jak już złapiemy, to ona to jest. Są te takie czwórka dzieci połapała? Ząbki. I była próchnica? U jednej z córek, owszem.
To niespodzianka, to taki czary-mary przedświąteczny. Pierwszą poproszę. Drugą. A? I? Trzecią. Trzecią literę. Pachorek? No, pachorek, blisko, blisko. Chodzi oczywiście o pachołka. Woda? No pewnie. I będzie jakiś tłuszcz? No jest. No to mamy komplet, a potem do jak mamy naleśnik, to dopiero dodajemy dżemu, seru. O, seru, ładnie odmieniłem. Dżemu, seru, prawda? No to jest język polski, jak dżemu, to i sera, prawda? A dlaczego? To wie. W stanie Nowy Jork, w mieście La Grengeville, tam rekord Guinnessa, jeśli chodzi o jedno miejsce na prywatnej posiadłości, gdzie jest najwięcej lampek. Zaraz Państwo zobaczą. Tak właśnie to wygląda. To jest prywatna posesja. To jest dokładnie 686 811 światełek. Ta instalacja była przygotowywana przez 2 miesiące. Sznury z lampkami mają łącznie 12 km długości i ta oto atrakcja na prywatnej posesji przyciąga też oczywiście tych, którzy przyjeżdżają, żeby zobaczyć takie oto oświetlenie. Z którego miasta pochodził myśliciel polityczny Niccolò Machiavelli? Z Włoch. Pytaliśmy o miasto. Z Florencji. Ten Brytyjczyk ma mocną głowę. Mieszkaniec Ilkeston w hrabstwie Derbyshire nie gostuje w napojach wyskokowych, lecz w przedmiotach wagi ciężkiej. 74-latek stawił czoła wyzwaniu, opierając na czaszce między innymi auto i komin ważący 162 kg. Mam jedno sztuczne oko, jestem cukrzykiem, mam astmę, chore gardło. Mimo wszystko mam na koncie 98 rekordów świata, a oto następny. Senior nie odpuszcza, bowiem marzy mu się wyjątkowy prezent na 75. urodziny. W dniu moich 75. urodzin mam zamiar założyć na głowę wielką koronę o wymiarach 1,50 na 1,50. Będzie to mój setny rekord świata. Geografia, nad którym morzem leżą trzy kontynenty. Nad Atlantyckim. Atlantyk to nie morze. Nad Morzem Śródziemnym. Europa, Azja i Afryka. Świat głębin oceanicznych wciąż kryje wiele tajemnic. Naukowcom u wybrzeży Kalifornii udało się zaobserwować rzadko spotykany gatunek ryby. Barrel Eye Fish ma cylindryczne oczy umieszczone w przezroczystej głowie. Dzięki temu ryba może obserwować przestrzeń przed i nad sobą. Agnieszka Sztajglik, Panorama. Dlatego też poświęcamy sporo uwagi Partnerstwu Wschodniemu i oczywiście sytuacji za naszą wschodnią granicą. Tutaj mamy bezapelacyjne wsparcie, jednoznaczne. Przyczyna to kwestia nieracjonalnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Trening terapeutyczny TRE. Pokażemy Państwu, jak skutecznie uwolnić stres. A także świąteczna. Takie czeskie wydanie. Wioska. Koszmarna niedziela za polskimi kibicami skoków narciarskich w drugich zawodach Pucharu Świata w niemieckim Klingenthal. W finałowej 30 oglądaliśmy tylko jedynego Piotra Żyłę. Zapraszamy najpierw do Płocka, gdzie przywita Państwa Filip Heiser i można się z nim bezpośrednio spotkać, a my mamy nadzieję na spotkanie z Państwem. Pani piła coś przed programem? Świąteczne spotkanie z Państwem. Zapraszamy do naszego świątecznego miasteczka. 20 lat w telewizji, nie potrafią zapowiedzieć prostej rzeczy. No trudno. Przestrzeń ślubu posłuszeństwa jest dla mnie przestrzenią wolności mojej i odkrywania w tym wolności. Naszym celem jako takim nie jest, żeby być tylko w klasztorze, ale żeby móc służyć też. W Piśmie Świętym nie jest napisane, że muszę być zakonnicą, żeby być szczęśliwą.
ale ja to wybieram. Nowa miniseria w Canal Plus. Zakonnice. Dziś o 21:00 w Canal Plus Premium lub kiedy chcesz w serwisie Canal Plus Online. Robienie wiersz to jest takie samo zajęcie jak inne, czasami z trochę doświadczeń. Uchodził za najwybitniejszego poetę swojej generacji. Wyjątkowy dokument ukazujący mało znane życie prywatne Zbigniewa Herberta. Pełen humoru i dystansu. Moralny przewodnik, humanista. Premiera Canal Plus. Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie. Jutro o 21:00 w Canal Plus Premium lub kiedy chcesz w serwisie Canal Plus Online. Latasz jak motyla, żądlisz jak osel. Dawaj, młody. Jestem zarozumiały i dumny. Nie wspominaj, że ktoś mnie zatrzyma, bo nikt nie jest w stanie mnie pokonać. Nowa miniseria. Muhammad Ali. W środę o 20:00 w Canal Plus Dokument lub kiedy chcesz w serwisie Canal Plus Online. Weekend w Canal Plus Premium. W piątek o 21:00 Planeta Singli 8 historii, odcinek 6. W sobotę o 21:00 Sposób na Świętego. A w niedzielę o 21:00 Mr. Dandy. Powrót. Tylko w Canal Plus Premium. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Bartłomiej Topa będzie naszym gościem. Za pasażerem, czy jako prezes będziesz dzisiaj jechał. Może być? Nie wiem, czy komfortowo się będę czuł w tej sytuacji. A ty też! Do wszystkiego się można przyzwyczaić. A, brachu, no to...